Na górnikach zawsze i wszyscy chcieli zarobić. Nawet ksiądz proboszcz, który zażądał płacenia danin za wydzwanianie dzwonków górniczych. Bo kiedyś to one, a nie zegarki, wyznaczały dzień pracy. Początek i koniec szychty. Gwarkowie doszli do wniosku, że taniej będzie ich kosztować wybudowanie własnej dzwonnicy. Kiedyś stała przy kopalni. Teraz stoi w środku Tarnowskich Gór. A zaczęło się ponoć w 15 stuleciu od grudki srebra wyoranej na polu przez chłopa Rybkę. Jego następcy przez wieki całe z zapamiętaniem dziurawili i ryli tarnogórską ziemię w poszukiwaniu kruszców. Po robocie gwarków zostało blisko 20 tysięcy szybów i 400 kilometrów podziemnych korytarzy. Cząstkę tego górniczego świata zachowano dla turystów. Szybem Anioł zjechałem klatką 40 metrów pod ziemię. Teraz chodnikiem Staszic, namiestnik skarbnika, czyli przewodnik Wiktor, prowadzi mnie do komory srebrnej. Odtworzono w niej stanowisko pracy gwarków sprzed wieków. W tamtym czasie nie mieli dużo narzędzi. Był pyrlik, młotek i żelosko. Urobek noszono z przodków albo ciągnięto na drewnianych nieckach. Do odstrzału służył Schwarzpulver, czyli czarny proch, a do wiercenia otworów laska górnicza. Tyle światła gwarek nie miał. Gliniane kaganki na tłuszcze zwierzęcy dawały go naprawdę niewiele. Mamy herb ciężkiej pracy górniczej. Na dole pyrlik, tempo zakończone obuchami obydwa końce i żelosko. Z jednej strony obuch, a z drugiej ścięte i to ścięcie zawsze na zewnątrz. Robota gwarka. Ciężka i niebezpieczna. Te olbrzymie głazy dolomitu na skutek ciśnięcia górotworu obsunęły się ze stropu, tworząc zawał. Stąd nazwa tej XVIII-wiecznej komory – zawałowa. Po środku, na torach, stoją drewniane wózki z tamtych czasów. Górnicy wierzyli, że pod ziemią ich sprzymierzeńcem jest skarbnik, duch kopalni. Żeby usłyszeć jego ostrzeżenia, podczas roboty wystrzegano się wszelkich niepotrzebnych hałasów. Aha. O, dobrze, że jest kask. No, byłby drugi guz. To jedyne miejsce w kopalni, gdzie i dorośli, i dzieci muszą się głęboko pokłonić. Potraktujmy to jako wyraz hołdu złożony tarnogórskim gwarkom, którzy, panie Wiktorze, przez 4 stulecia drążyli te podziemia w poszukiwaniu ołowiu i srebra. A jak potem te skarby ziemi człowiek wykorzystywał, to już zupełnie inna historia. Czyli rudę srebrnonośną galenę. Wody w kopalni nigdy nie brakowało. W niektórych miejscach bywało jej aż za dużo. Zalewała ganki i uniemożliwiała dotarcie do niższych poziomów. Żeby się jej pozbyć, stawiano odwadniarki konne. Potem konie zastąpiły maszyny parowe. Innym sposobem na odprowadzenie wody była budowa sztolni odwadniających. Dojdziemy do takiej za chwilę. A teraz prezent od skarbnika. Krystaliczna, czysta woda o magicznej mocy. Z tym źródełkiem związana jest pewnego rodzaju legenda. Wyłapiesz na 2 paluszki wody i czółko sobie posmarujesz, stajesz się bardziej odważny i mądry. A kiedy tą samą wodą mleko policzki sobie posmarujesz, staje się ładniejszy, piękniejszy, przystojniejszy. Jak nam nasze starzyki godały, dziochy to wtedy same piękności, chłopcy same gryfonie i potem nie wiadomo, kto za kim loto. Panie Wiktorze, na konkurs piękności się nie wybieram. Zatem niech mi źródełko odwagi i mądrości przyda. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A to przystań chodnika wodnego. Powiadam przystań, bo tutaj dla turystów podstawiane są łodzie,
Solidne, metalowe i niewywrotne, zapewniają przewodnicy. I lepiej nie sprawdzać, czy aby na pewno są niewywrotne. Wprawdzie do dna nie jest głęboko, tylko o 70 cm, ale woda ma zaledwie 5 stopni ciepła. No i utopić się można nawet w łyżce wody. Teraz Państwo grzecznie zajmą miejsca parami i przepłyną sobie do szybu żmija. Na koniec wędrówki po tej części tarnogórskiej kopalni srebra i ołowiu widok najbardziej magicznego miejsca – szybu Szczęść Boże. Zachowano go w starej, oryginalnej szacie, z kubłem wyciągowym, ze starym wyrobiskiem i sztolnią wodną w tle. Przy wejściu do podziemi urządzono skansen maszyn górniczych i hutniczych. Jest tu XVIII-wieczny młot kuźniczy z kołem wodnym, są lokomobile parowe i wąskotorowe ciuchcie. Jest też to, co przy każdej kopalni musi być – wieża szybu zjazdowego. Na ten czas tam jeno trzy liche domki były, a drudzy tak leda gdzie pod drzewem mieszkali, w budach darniem przykrytych, pisał kronikarz. Owe trzy liche domki książę Jan Opolski miastem ogłosił i przywilejami obdarzył, żeby przyciągnąć gwarków do pracy w kopalni. A w roku 1528 ogłosił dla nich ordunek górny, pierwszą napisaną w języku polskim ustawę górniczą. W Tarnowskich Górach najgwarniej robi się na Dni Gwarków, organizowane przez miłośników ziemi tarnogórskiej na początku września. Święto przypominać ma o dawnym przywileju, zezwalającym górnikom na urządzanie zabaw i jarmarków w pierwszą niedzielę po świętym Idzim. A mnie ciągnie jeszcze raz pod ziemię. Szyb Sylwester doprowadza do XIX-wiecznej sztolni odwadniającej. I teraz wielka przyjemność dla mnie. Będę robił za sztolniowego Charona. Przyjemność, ale i odpowiedzialność. Gotowi? Ruszamy. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Kiedy górnicy szykowali ten chodnik do ruchu turystycznego, wypatrzyli pływające przy dnie jakieś czarne cienie. To były pstrągi. Od nich wzięła się nazwa Sztolnia Czarnego Pstrąga. Na poprzedniej trasie w kopalni łódki przeciąga silnik elektryczny. Tutaj przepycha je własnoręcznie przewodnik, bo tu nie ma prądu. Światło dają tylko lampki akumulatorowe i karbidówki. Zaledwie 25 metrów pod ziemią istnieje zupełnie inny świat. Świat ciszy, którą mąci jedynie chlupot wody i głuchy odgłos uderzeń metalowych burt o skały. Kopalnia srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach to jazda obowiązkowa dla każdego włóczykija, bo to jeden z naszych skarbów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury Ludzkości UNESCO.